ciszy, głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie, wszystkimi znaki znanymi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. A witaj Zbawco, Zbaw na żądany, cztery tysiące lat wyglądany. Na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. Na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. I my czekamy na ciebie Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Módlmy się. Panie Boże, pobłogosław nas i te opłaty, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i składać sobie wzajemnie życzenia. Napełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadać będziemy ustami. Spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb. I kiedyś zgromadzili się na braterskiej uczcie w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pomodlimy się także za wszystkich zmarłych, koleżanki i kolegów z PiS-u, z rodzin, bliskich, przyjaciół, a także za świętej pamięci panią Jadwigę Kaczyńską. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Proszę pozwolić, że wypowiem kilka myśli. Bynajmniej nie chciałbym tak rutynowo iść, jako że z marszu kroczę na te opłatki i ten chyba przedostatni, a może ostatni w tym roku. Panie pośle, panie posłanki, posłowie, panie i panowie, czytany jest fragment na tych spotkaniach opłatkowych Ewangelii opisujący historyczny kontekst narodzenia Pana Jezusa. A mianowicie za cesarza Augusta, gdy w Syrii rządcą był Kwireniusz. A więc spełnia się to, co prorocy zapowiadali w kontekście, zostało historycznym zawarte. A także i w tej przestrzeni geograficznej. O tym szerzej pisze
papież Benedykt XVI w książce Jezus Nazaretu, dzieciństwo, radzę sięgnąć po nią, bo to nieduża, 150 stron, druk czytelny, nawet kto potrzebuje okularów, to nie musi. I to nie jest tak, że jak Ojciec Święty nie mówi o ośle i wołu, to znaczy, że jakby papież ukazuje nowe narodzenie Pana Jezusa. Bo tak dziennikarze podchwycili. Najważniejsze jest to, czy był osioł, czy nie był. Może był, może nie był. Święty Franciszek przyprowadził. No ktoś przyprowadził. Albo sam przyszedł. Natomiast był Pan Jezus, Boże Dziecię, Syn Boży, Maryja i Święty Józef. A także Słowo Objawione, Pismo Święte mówi o mędrcach ze wschodu. Czy było ich trzech, czy było ich czterech, w każdym bądź razie ofiarowali złoto, kadzidło i mirę. Dary wielkie. Złoto jest symbolem bogactwa. Kadzidło jest symbolem modlitwy unoszące się do nieba, a mirra jest zwiastunem także cierpienia. Panu Jezusowi na krzyżu podano wino, gąbkę namoczoną w winie i z mirrą, i żeby ulżyć skazańcom w cierpieniu. Pan Jezus nie przyjął tej gąbki i tej ulgi cierpienia, a jednocześnie jest to zapowiedź cierpienia i naszego, i męki. Proszę Państwa, w tym pomieszczeniu, które zostało poświęcone, spotkamy się po raz pierwszy i możemy powiedzieć, że no, dziecię nam się narodziło, Pan poseł, bo to pierwsze Boże Narodzenie. Jako poseł. Drugie. 3 miesiące po wyborach było to pierwsze. No, czyli drugie. To dziecię dorosłe. Ale pierwsze jako prezesa. Jako prezesa tego okręgu. I mówiąc o tym kontekście teraz geograficznym, proszę Państwa, większość z Państwa to nie moi diecezjanie. Jesteście przybyszami z dalekiego kraju, do Gdyni, jak mędrcy ze wschodu. I do tych mędrców nawiązuje na spotkaniach opłatkowych, powiedziałem też, i Boże Artusa do Platformy wobec Pana Ministra. Pierwszy raz byłem zaproszony na piśmie i telefonicznie i powiedziałem, Panu podlega to, co lata, pływa i jeździ na ziemi. I proszę popatrzeć, trzej królowie na wielbłądach przybyli na czas. Nie było fotoradarów. Nie było fotoradarów. I życzę, żeby to, co się rusza na górze, na ziemi, po wodzie, normalnie docierało. I Intercity, i PKP, i przewozy regionalne. Państwu życzę, abyście szli z nowym rokiem, dziarskim krokiem, panie pośle. Trzeba pracować, by zbudować pszczelą ramkę. Tego nikt za was nie zrobi. Szukać ludzi, docierać i nieść te wartości. Oczywiście Pan wspomniał o Kościele, o jego roli. To jest stary straszak i często używany jest Kościół jako straszak. To przeżyłem na sobie jako biskup polowy, że byli czerwoni, przyszli czarni, a ja mówiłem, my nie sklerykalizujemy wojska, a wojsko nie zmilitaryzuje Kościołów. Oczywiście w części to przekonywało, w części nie, ale taka jest prawda. To samo jest i z Solidarnością. Kiedy słyszę od działaczy Solidarności, ale nie od Pana, po 30. tej rocznicy i siedzimy w
łososia jest prezydent Rzeczpospolitej, no i dygnitarze nasi, którzy wyrośli, a ja wtedy w kazaniu Solidarności, Nawy Państwowej, a ja w kazaniu powiedziałem wtedy Ojcu Świętym, że Ojciec Święty Jan Paweł II jest ojcem polskiej wolności w Świętej Brygidzie i Solidarności. Nasza rola jest służebna. Oczywiście bliżej jest się tych, których wartości są bliższe, to jest jasne, ale nie wszystkich to przekonuje. Nowy rok bierze, śpiewamy w naszych kolędach, więc niech bierze z takim wielkim animuszem, zapałem, z Bożym Duchem, bez Boga ani do proga. I to niech Państwo podtrzymują i promieniują także i tu na Pomorzu, bo obiektywnie rzecz biorąc czeka Was wielka praca. Ja tak patrzę i na posłów i posłanki i żebyście w samozapłon nie wpadł, bo ludzie są, teren jest, trzeba do nich docierać, trzeba mówić, trzeba być, trzeba zabierać głos. Ja wiem, że się trudno przenieść się przez te media i tak dalej. I kto ma pieniądze, kto ma media, kto ma to, no to ma władzę. Ale jest tyle ducha w narodzie. I to trzeba na nowo ożywić. I przede wszystkim zachować jedność. Bo jeśli tego nie będzie między działaczami Solidarności i między PiS-ie, no to nie będzie tej jedności, bo zaczną mówić tak jak ja od Pawła, ja od Piotra, ja od Świadka, ja od jednej posłanki, ja od drugiej, ja od tego. Ambicje te wasze są wielkie. Doprowadziły na te salony parlamentarne, ale w terenie to niestety praca, demokracja i pokora. I tego chciałbym życzyć. I proszę traktować tego nie jakieś pouczenie, to z życzliwości, od serca. I żeby tak było. Przede wszystkim, to żeby zrozumieć, to dam przykład. Ale przepraszam jeszcze za tą dygresję. Jeśli żołnierz nie utożsamia się z generałem, a generał żołnierzem, to żadna armia. Tak, i tak było z tym, z generałem Andersem i z generałem Sosabowskim. Mianowicie Anders nie znosił Sosabowskiego. Aczkolwiek Sosabowski miał wszystkie bitwy wygrane. No. A potem był tapicerem w Londynie i fotele robił co robił. No. Pan ochroniarz. Narwik. Ale także i to był. No i przyjechał na przegląd wojsk Anders. A to opowiadała sama pani Andersowa. Bardzo to przebolało. I hasło, a byli to żołnierze Sosabowskiego, a wiedzieli, że nie lubi ich generała, a coś się temu Andersowi poplątało, że nie bardzo wiedział. Padni i dwie godziny na piasku go trzymał, aż przyszła zmiana warty. I dlaczego? Dlatego, że ten żołnierz utożsamiał się ze swoim generałem Sosabowskim. I teraz, czy Anders, czy nie Anders, ale ten zwykły, szeregowy żołnierz na nim się odegrał. I dlatego tego utożsamienia się życzę. No widzimy teraz, co z tym. Jeden poszedł w jedną stronę, drugi takie niedobitki. No i para poszła w gwizdek. I tyle dobrej pary. I mocny, i wypracowany, a jednocześnie ile zawodu wśród ludzi. I dlatego tych ludzi też nie można było obudzić, a potem chodzić od Anasza do Kajfasza.
od studia do studia i w jednym dniu być w trzech, czterech telewizjach, super stacją łącznie i tak dalej. No to mamy, to jest. No. I dlatego życzę tej jedności Państwu i utożsamienia się z Bogiem. A jeżeli macie dobrego, to wybierzcie lepszego. Nie ma lepszego. I to samo dotyczy posłów. I wszyscy jedno.